Czy się po raz pierwszy po zwolnieniu z kopalni wróciłem i weszłem na teren kopalni dopiero w momencie realizacji niedokończonego różańca? Czyli to, co Wojciech Sarnowicz w 1991 roku chyba tworzył, to był to okres, kiedy po raz pierwszy wszedłem na teren kopalni. Na kopalni byłem osobą niepożądaną, taką zresztą dostałem odpowiedź od dyrektora pracowniczego, kiedy złożyłem podanie o przyjęcie do pracy w 1983 roku. Kopalnia nie jest zainteresowana ofertą pracy składaną przeze mnie. No stąd też podjąłem zatrudnienie w Tarnowskich Górach i tam zacząłem działać w strukturach podziemnej Solidarności. I można by powiedzieć, że ja byłem takim łącznikiem między terenowymi czy tymczasową komisją Solidarności działającą na Śląsku. Głos Górnośląski, ta cała opozycja związana z Gliwicami, z Jerzym Buzkiem, to przeze mnie trafiała tutaj właśnie na Wujek. Oczywiście próbowałem montować grupy związane środowiskowo. Mieliśmy stąd naszych łączników, między innymi pani Dyldowa, jej przyszły zięć, który pracował na Wybrzeżu, był takim naszym koordynatorem. No i w ten czas tutaj nasiliło się to już w okolicach grudnia, czyli Barbórki w 1983 roku, kiedy środowisko związane z Kazimierzem Świtoniem i Anną Walentynowicz, Anna Walentynowicz właśnie przywiozła tablicę stoczniowców i po poświęceniu tej tablicy w kościele przenieśliśmy tą tablicę tutaj pod krzyż i przy próbie montażu tej tablicy na murze kopalnianym zostali aresztowani. Uczestniczyłem w tym pochodzie, chociaż nie uczestniczyłem bezpośrednio w montażu. W każdym razie kilka osób zostało w ten czas aresztowanych, łącznie z Anną Walentynowicz i ze Świtoniem. Była próba wcześniejszej montażu tablicy, która jeszcze nie dotarła, już padła. Zresztą na całe szczęście, bo okazuje się, że na tej tablicy są błędy. A wiąże się to z tym, że głównie przekaz, który docierał do Polski, odbywał się via Paryż, a do Paryża docierały właśnie te nazwiska zniekształcone. Głównie mieli problem ze Stawiszyńskim. Były problemy z ilością, zresztą do momentu powstania komisji do zbadania wydarzeń na kopalni Wujek. Czyli ten zespół, który potem współpracował z Sejmową Komisją Rokity, funkcjonowało, że na kopalni Wujek zginęło 6. Potem dołączono 7, a o 2 następnych praktycznie nie było nic wiadomo. Zresztą rząd na emigracji Rzeczypospolitej Polskiej oznaczył w pierwszej fazie tylko 7 zabitych górników na kopalni Wujek złotymi krzyżami z mieczami. Dopiero na wskutek interwencji Herberta Szafrańca dołączono do grona oznaczonych te dwie ostatnie ofiary. Zaczęła trafiać do nas pomoc z zagranicy, z Francji, z Irlandii. Czasami to tylko była pomoc raz do roku, ale była. Grupa naszych działaczy zebrana w tak zwanym Komitecie Paryskim
niosła pomoc dla nas w kraju, no ale czasami to były przesadne ilości i trzeba było z tym coś robić. No to się odsyłało, przesyłało się adresy, żeby tą pomoc kierować bezpośrednio na adresy osób tych najbardziej potrzebujących. Jeżeli chodzi o pomoc dla osób, dla rodzin kolegów, którzy zginęli, przejął tą całą inicjatywę ksiądz Henryk Wolczyk. Przez niego docierała pomoc i ze Stanów, i z Kanady. Jeżeli te osoby, te rodziny twierdzą, że pomocy takiej nie dostawały, no to po prostu kłamią. Może jest to dla nich temat wstydliwy, ale my możemy wykazać, ile kto takiej pomocy dostał, bo to w tej chwili już jest wiadomo. Kongres Polonii Amerykańskiej, czy indywidualnie pan doktor Królczyk, to są konkretne kwoty. W tamtym okresie kwoty dla nas, dla Polaków, niebotyczne. Jeżeli chodzi o krzyż, no ten krzyż, który został w pewnym stopniu przez nas zbudowany i kultywowany od momentu tej pierwszej mszy polowej, która została odprawiona na schodach Zakładowego Domu Kultury. Potem te rekolekcje, które się odbyły dwukrotnie w Zakładowym Domu Kultury. Ten krzyż towarzyszył nam podczas uroczystości poświęcenia sztandaru, podczas mszy polowych, w czasie strajku. No i potem został wyniesiony przed mur kopalni w miejsce rozbitej barykady. I od samego początku mieszkańcy tego skrawka Katowic, tej katowickiej hałdy, jak się to mówi, dbały o rodziny, dbały o to miejsce. Było tu kilka pań, które tym się zajmowały. Ja mogę tylko wspomnieć, że była to między innymi nieżyjąca już Wanda Hernas, pani Dylda, Pieronkiewicz, Czerwińska. To są osoby, które dbały tu o kwiaty, mimo represji, które za to bym groziły. Jadwiga Dylda, o. Niektóre za to Społeczny Komitet Pamięci spróbował w jakiś sposób uhonorować, występując o nadanie medalu opiekuna miejsc pamięci narodowej. No i od samego początku stało się to miejscem kultu, bo tu powstała parafia. I namaścił to miejsce biskup ordynariusz, który spod tego krzyża został też w pewnym sensie aresztowany, przewieziony na komendę miejską. I to dawało temu miejscu szczególnego charakteru. No a poza tym nieobliczalność władzy w zakazach spowodowała, że to miejsce rozpowszechniło się na teren całej Polski, szczególnie Małopolski, bo największa ilość osób, które zostały spod tego krzyża aresztowana w kilka lat pod rząd, to byli krakowiacy. I oni też po aresztowaniach na komendzie wojewódzkiej milicji, przebywając w celach, zawiązali Małopolski Komitet Budowy Pomnika Górników Wujka, który potem dopiero przerodził się w komitet, Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Ale wszystko ma swoje miejsce, bierze, jak to się mówi, początek i koniec od krzyża.